Wam się zobaczycie. Jak byłyście małe, uwielbiałyście to miejsce. Mnie się już bardzo podoba. Mnie też, naprawdę. Trochę pamiętam z dzieciństwa, ale było jakoś inaczej. Warszawa bardzo się rozbudowała. Ja sama jej nie poznaję. Mamo, ale miałam spędzić wakacje z przyjaciółmi. Ale na Mazurach poznasz nowych przyjaciół. Zobaczycie, spędzimy cudowne wakacje. Słuchajcie, ja mam parę formalności do załatwienia. Haniu, zajmiesz się Gabrysią do wieczora. Mamo, ale mieliśmy iść... Obiecuję mega zakupy. Teraz to jest inna rozmowa. O, to chodźcie dziewczyny. Bawcie się dobrze, jakby co to dzwońcie, dobrze? Trzymajcie się, pa pa kochane, pa, pa do zobaczenia. Na razie. Pa. To co chcesz robić? Chciałabym zobaczyć Muzeum Powstania Warszawskiego. Ja też, chodźmy. Przepraszam. Chyba wyrwać ci portret. O, dziękuję ci bardzo. Nie, żebym coś podglądał, ale chyba zauważyłem, że jesteście ze Stanów. Tak, z Nowego Jorku. Jestem Hania, to moja siostra Gabrysia. Jestem Michał, bardzo miło. A ty skąd jesteś? Z Ełku, taka miejscowość na Mazurach. Właśnie przyjechałem do siostry, bo studiuję w Warszawie. Żartujesz? Mamy spędzić w Ełku całe 2 miesiące. O, to świat jest mały. A ja wracam chyba jutro, a wy kiedy? Za 2 dni. O, no to może się zobaczymy. Jasne. A co dziś macie w planach? Właśnie chodzimy po Warszawie z Gabrysią i trochę sobie zwiedzamy. Ona zarządza całym planem. Właśnie wybieramy się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Może poszedłbyś z nami? Będzie to dla mnie zaszczyt. No to chodź. Wieku. Najmłodszy z powstańców miał 11 lat i nazywał się Wojtek Zalewski. Drogami, które tylko on znał, wyprowadził cały oddział z okrążenia i tak właśnie ich uratował. Co się z nim stało? Czytałam, że zginął w powstaniu. Jak wielu jego rówieśników. Wiecie, że podczas powstania zawarto co najmniej 250 związków małżeńskich. Pomimo trudnych warunków, które były, ludzie chcieli brać śluby, bo wiedzieli, że w każdej chwili może ich rozdzielić śmierć. A jak wyglądała taka ceremonia? Sama ceremonia była bardzo krótka, a obrączki ogólnie nie było, ale jeśli już się zdarzały, to były to kółka po firankach albo zawleczki od puszek po konserwach. A prezenty, no to naboje do pistoletów, bochenki chleba, skarpety. Jedna z uczestniczek powstania opowiadała, że w ramach prezentu koledzy z oddziału roznieśli za nią wszystkie meldunki. Powstańcy i ta młodzież. A chcielibyś? Wiesz, to niesamowite, że udało się odbudować Warszawę z tak strasznych zniszczeń. To prawda, a propos nowych budynków, jest jeszcze jedno takie miejsce, do którego bardzo chciałbym was zabrać. Musimy już wracać. Dziękujemy ci. Czekaj. Będąc w Warszawie i nie zachodząc tam, to naprawdę grzech. No, godzina was nie zbawi, a naprawdę warto. A to znaczy gdzie? Witamy was na naszym stadionie narodowym, chlubą naszego kraju. I jak? Widziałam go na zdjęciach, ale to nie to samo. Siostra?
Tak też myślałem. Chodźcie. Tyle. Miło było poznać. W ogóle teraz w Bełku zaczyna się festiwal ognia i wody. Idziemy tam ze znajomymi, więc jak przyjedziecie, to serdecznie zapraszamy. Idziecie z nami. No pewnie. Jasne, z ciemnością. No to super, jesteśmy w kontakcie. Trzymajcie się. Dzięki. Jak było? A kto to? Kolega z Bełku. O, to teraz macie powód, żeby tam jechać. Kania i Gabrysia przyjechały do nas z Nowego Jorku. To jest Aga, Daria, Wera i Stasiek. Poznajcie się, proszę bardzo. Cześć. Słuchajcie, mając w naszych szeregach tak zacnych gości, nie możemy ich zawieść. Rozumiecie, co mam na myśli? Ale szkoda, że musicie wyjeżdżać, naprawdę. No, ja też żałuję. Ale wrócę, obiecuję. Będziesz tęsknić? Co to w ogóle za pytanie? Hej ludzie, będziemy tęsknić? Sama widzisz. Ale to jeszcze nie koniec.
Mamy jeszcze jedną niespodziankę. Jeszcze? Dobra, co się w ogóle za Hanie i za Gabrysię, aby dotrzymały obietnicy, że wrócą do nas, do Polski. No żartuję, wrócimy, prawda? No tak!